Jak można coś tak pierdolić, to ja nie rozumiem tego. Dolić koncertowo. Witajcie, z tej strony Konrad, Xtreme Hardware. No, przyznam, że się mocno zirytowałem, no jest na co się irytować, natomiast skąd w ogóle e, takie wydarzenie, że ten konflikt znalazł się u nas w Xtreme Hardware na stole? Otóż Bartosz, który jakiś czas temu zlecił zbudowanie tego sprzętu, który finalnie wyszedł jako obraz nędzy i rozpaczy, Miał ten niefakt, że trafił na pewną firmę, nie będę mówił jaka firma, natomiast trafił na pewną firmę, której zaufał i zbudowali mu kompa. Łącznie koszt tego kompa 12 tysięcy razem z LC. Później powiem o komponentach, jakie się tutaj znajdują, o ścieżkach wyboru rozbudowy, jakie prawdopodobnie będą miały miejsce, bo jeszcze w tym momencie, kiedy ten materiał nagrywamy, ten wstęp dalszej koncepcji nie znamy. Na ten moment ją dopiero ustalamy. Natomiast jeśli chodzi o to, co jest tutaj nie tak. LC na soft tubach, gdzie węże są poobkręcane wokół własnej osi, gdzie złączki przeciekają, gdzie rezerwuar przecieka, gdzie nie ma w ogóle spustu do ujścia cieczy. I także firma, która zrobiła Bartoszowi ten heretyczny, można powiedzieć, sprzęt, bo to jest herezja, to nie jest LC w ogóle, to coś takiego zrobić, to naprawdę trzeba się postarać i nie mieć pojęcia. A jeszcze, słuchajcie, ten komputer powstawał pół roku. Serio, pół roku za coś takiego. Czyli podejrzewam, że panowie pierwszy raz brali się za Custom LC, czytali jakieś poradniki, no i próbowali coś zrobić, ale gówno z tego wyszło, tym bardziej, że wentylatory 3 razy SP-120 na cudownym Magiculu 360 na 30, czyli budżetowa chłodnica, zapierniczają w tym sprzęcie cały czas na 100%, bo nawet nie zostały podpięte odpowiednio, a Bartosz akurat na takich rzeczach się nie zna, dopiero Zaczyna się tak naprawdę zaznajomiać z takimi motywami. Ja go cały czas edukuję, rozmawiam na temat platformy i tak dalej. No, zaufał firmie, która miała mu to dobrze zrobić, a co z tego wyszło, kiszka, i to dobrze widać. Także hmm, będziemy przebudowywać ten konfig. Jak możecie zobaczyć, cała szyba z przodu uwalona, bo Bartosz, kiedy wiózł do nas ten komputer, e, no po prostu jak go dowiózł, okazało się, że przecieka. Ja Wam powiem, że masę zbudowaliśmy konfigów i na softtubach, i na hard tubach I ludzie brali te konfigi, na zasadzie przyjeżdżali po nie, tak? I jechali niejednokrotnie przez całą Polskę, kilkaset kilometrów z konfigiem, nigdy nic nie przeciekało. Nawet w konfigu, który niedawno robiliśmy z Blakiem, konfig nieunikniony, w tłumacząc nazwę na polski. No, generalnie, Wojta, pozdrowienia serdeczne dla ciebie, Wojtek, przejechał pół Anglii. Nic się nie zlało. Wszystko idealnie zapiernicza, tak jak żeśmy zbudowali, ani kropla się nie uroniła. A tutaj na softach teoretycznie elastyczniej, bezpieczniej, no i jedna podróż i popelina. Mamy tutaj Z390 Master, całkiem fajna płytka. Ze stanie Orusa, szczególnie na najnowszych biosach, radzi sobie dobrze. Kalibrację memy kalibrację procka. Można tutaj naprawdę wiele na tej płycie ugrać. Mamy RTXA 2070 w wersji MSI Aero. Także akurat karta, na której kompatybilnie pasuje blok z RTX 2080, jak możecie zobaczyć, EK Vector, udany blok, dobry blok znajduje się na karcie. Procek to i79700K z Direct Frame'em. Z tym, że no nie spełnia tutaj to w ogóle założeń, akurat przy tej konfiguracji, przy tym jakie to jest głośne, gorące i niewydajne, bo męki są ustawione na 2400 przy celi 17. Tak zrobiła, zrobiła pewna firma Bartoszowi Lipę z Bolida, zrobili traktor, także no niestety lata to bardzo słabo. Zasilacz Seasonic Focus 650, także zasilacz do tej konfiguracji ok, nie licząc tego, że akurat ma jedno gniazdo EPS ośmiopinowe i tutaj jedno gniazdo na płycie jest po prostu łyse, także no też szkoda, co prawda 380W 380 jest w stanie jeden ośmiopinowy EPS że tak powiem łyknąć, także dlatego prockę czy nawet do bardzo mocno kręconego 9900KS w zupełności wystarczy natomiast wiadomo, że jeżeli rozdzielamy kable z zasilacza z linii 12V na przykład na 2 EPS razy 8 to po prostu mamy mniejsze temperatury na kablach, co przekłada się na niższą temperaturę w kąpie. to jest istotne każdy szczegół ma znaczenie. Teraz tak. Blok Fantexa c 350 Całkiem niezły blok. Jeśli chodzi o chłodnicę, budżetówka MagiCool 360x30. Odpada. No. Tutaj wiadomo dwa HW 360. Dwie, dwie chłodnice HW -lapsa. Wentylatory Corsair SP120. Słabe do chłodnic. Tym bardziej, że te chodzą na 100% i są po prostu głośne. Firma Krzak nie wyregulowała nawet tych wentylatorów, także no, w ogóle masakra. 16 GB w tym momencie Patrioty Będziemy tutaj rozbudowywać, albo będą, będziemy memki zmieniać na G.Skille Trident, Tridenty z, z sensownego Binu bidaj, albo ewentualnie Bartosz dokupi dwa kolejne moduły w sensie w jednym zestawie, tak? Te same, żeby te pamięci były dokładnie tymi samymi pamięciami jakie są tutaj I teraz w jaką stronę idziemy? Prawdopodobnie, bo to ma być komp do, wcześniej miał być to komp do pracy i do gier ale do mało wymagających gier i głównie w CSGO gra sobie Bartosz. Natomiast mówił mi otwarcie, że nie chciał w inne gry grać, bo przy tym jak ten konfig głośno pracował, no to byłby problem. Także jak mu to wszystko zrobimy po ludzku, będzie miał fajny sprzęcik, cichy, wydajny, ładny, przede wszystkim dobrze zrobiony i skalibrowany, to będzie też prawdopodobnie się za gierki inne brał. A teraz czeka na generację kart Amper, także na razie 2070 -tka. w zupełności mu wystarcza. Tym bardziej, że jeszcze ją podkręcę, wycisnę więcej z tego konfigu. I będzie to śmigać należycie. I teraz opcji mamy kilka. 9900KS, który, z którym spokojnie sobie ta płyta poradzi, albo prawdopodobnie idziemy w X299 oraz 14 rdzeniowca w postaci albo 9940X, albo 109040X. Zobaczymy jeszcze, to wszystko będziemy ustalać na dniach, także zobaczymy, w jaką stronę tutaj pójdziemy. Płyta główna, zobaczymy jeszcze jaka. Oczywiście do X299 będziemy zmieniać zasilacz. Mimo tego, że Sisonic 650 Focus jest naprawdę bardzo dobrą bardzo konstrukcją, no to tutaj pójdziemy w 850 albo nawet zasilacz 1000W, żeby konflikt był gotowy pod kolejne rozbudowy. Także tak to będzie wyglądać. Obudowa zostaje udany Fantex Evolve X. Mimo tego, że można powiedzieć, artystycznie wypatroszony przez firmę Krzak. Ach, nie mogę, nie mogę darować. No i cóż, no po prostu, zrobimy z tej machiny coś takiego, jak powinna wyglądać na początku. Także zapraszam Was teraz do dalszej części materiału. Ja zaraz będę wyciągać wszystkie komponenty, sprawdzę dokładnie rozbierę naczynniki pierwsze, czy nie ma śladów zalania. Tej cieczy, która się tutaj wydostała, no i po prostu będę to czyścić, będę sprawdzać osobno każdy komponent na bench table'u, zobaczę, czy wszystko jest ok. Oczywiście z racji tego, że tutaj się to rozlało w momencie, kiedy sprzęt nie był podpięty do prądu, po wyczyszczeniu, po sprawdzeniu, po osuszeniu ewentualnym, wszystko będzie śmigać. Także tutaj nie ma się o co martwić, no ale roboty nam to trochę dodało, no ale okej, okay. lecimy z tematem, także zapraszam Was teraz do dalszej części materiału. Dobra, zajrzyjmy do środka tej machiny. OK, to wszystko będzie czyszczone. Nie czyściliśmy tego, bo chcieliśmy Wam pokazać po prostu, no, no jak to wygląda. Sprawność LC też określa się po tym, jak komputer znosi transport. No tutaj zniósł tragicznie ten transport. No porozlewało się cholera wszystko, także no, jest popelina. No a najbardziej mnie wkurza to, że mamy brak właśnie spustu cieczy, kraniku. Co trzeba będzie zrobić? Zwróćcie uwagę na... Zasyfienie bloku, blok cały rozbiorę, na części pierwsze wyczyszczę, tym bardziej, że zobaczę, czy jakiś syfów tam nie mam w środku, a biorąc pod uwagę, jak zostało to wykonane, to się wcale nie dziwię, że nawet raz przed budową nie została w ogóle przepłukana, czy to chłodnica, czy któryś z bloków, czy, czy w ogóle rezerwuar, destylką, także podejrzewam, że zostało to zalane, że tak powiem, na chama i śmigało z różnego rodzaju syfami z fabryki także pamiętajcie zawsze, ale to zawsze nawet jeżeli kupujecie topowe komponenty topowych marek LC zawsze płukajcie destylką zobaczcie węże 12 nieładnie to wygląda obkręcone wokół własnej osi problemy z flow, no generalnie co tu jest dobre akurat pompa D5 z rezem EK 140 będziemy tutaj zmieniali rezerwuar na wyższy Hmm, oczywiście hardtuby robimy, bloki zostają, Fantex C350i zostaje, Eka Vector na grafę zostaje. OK, lecimy dalej z tematem. Wcześniejszą część materiału nagrywaliśmy jakiś tydzień temu, także akurat tutaj wracamy po tym tygodniu, bo już widzicie, w którą stronę konfig poszedł. I lecimy z tematem. Fantex Evolve X został zastąpiony Lian Lee Li Dynamic 011 XL w wersji białej, akurat w wersji, która powstała w kooperacji z Derbauer'em. Także bardzo ciekawa obudowa, jak później zobaczycie już przy powstającym konfigu. Platforma Z390 zastąpiona została X299, akurat tutaj Rampage Xtreme 6. Moja prywatna płyta, która do tej pory mieszkała w gantritorze z sekcją wodowaną i ta płyta pozwala na kręcenie nawet 18-rdzeniowca do wartości 5 GHz z mesh 32 i nawet memkami na 4000 CL16, 16, 16 36T1, gdzie maksymalnie wykręciłem pamięci na tej płycie i na tym procku na 7980 x właśnie na 4000, przy CL14 14, 14 34, T1, TRFC 300, także no naprawdę bardzo solidnie ale oczywiście to dobęczy bo do 24 na 7 zbyt patologicznych napięć VCC i VCCSA to wymaga. Natomiast tak, procek jaki tutaj użyliśmy i9 9940X, czyli 14 28-wątkowy potworek. Akurat Bartoszowi nie opłacało się iść w i 9 109040 x gdyż kosztował on około 800 zł więcej, przy czym był bardzo ciężko dostępny, a ta sztuka z serii 9 i tak ma lutowany HS. I to w nowszych binach już jest całkowicie poprawione względem wcześniejszych binów. Także sztuka jest chłodna, zapiernicza aż miło. A jak zapiernicza zobaczycie w dalszej części materiału, już docelowej, kiedy pokażę możliwości kompa po OC. Jeśli zaś chodzi o pamięci G.Skille Trident Z RGB, jeżeli chodzi o ich ustawienia XMP, to 4266, cel 19 19, 19, 39, T2 przy 1,4 V. Oczywiście całkiem wysoki, jakby nie patrzeć, bardzo można powiedzieć wysoki bin bidaj, jak na... Pamięci normalnie dostępne na rynku. Zobaczymy, co Procek potrafi. I te pamięci na pewno bardzo pozwolą elegancko wyregulować fałce CIO, CSA. I oczywiście napięcie DDR4 też nie będzie potrzebowało zawyżonych, że tak powiem, nastawień. Także kontroler pamięci w Procku będzie zadowolony i na pewno przełoży się to na całkiem ciekawe możliwości overclockingu. Jeśli zaś chodzi o zasilacz. Również Seasonic Focus 650 ze starszego konfigu Bartosza, że tak powiem, wyleciał i zastąpiliśmy go Seasoniciem 850 Prime, także zasilacz, który nie dość, że posiada 12 lat gwarancji, to jest w stanie w zupełności wykarmić ten konfig, a nawet wykarmiłby 18-rdzeniowca z jednym 2080 Ti, gdyż ten zasilacz tak naprawdę jest w stanie ponad 1000 W dostarczyć i no jest to po prostu topka. Co do karty graficznej. Właśnie karta graficzna i karta dźwiękowa to jedyne komponenty, które zostały... A, jeszcze dyski NVMe. O dyskach zaraz. Czyli łącznie cztery komponenty zostały ze starej konfiguracji Bartosza. RTX 2070 nie super, ale po prostu 2070 na autorskim PCB. Jest to wersja MSI Aero, także tutaj mamy wtyczkę 8- i 6-pinową. No i dlaczego karta akurat Bartosz nie zmieniał? Prosta sprawa. Ze zmianą grafy czeka akurat na ampery i prawdopodobnie przeskoczy w 3080i. No i jak najbardziej tutaj taki zabieg rozumiem, tym bardziej że na tej konfiguracji, w gry, w które będzie grał. Tomu będzie zapierniczać aż miło, a dodatkowo dostanie ogromnego kopa wydajnościowego w edycji zdjęć, w obróbce wideo i generalnie w zastosowaniach, można powiedzieć, profesjonalnych, którymi się Bartosz również zajmuje. Jeśli zaś chodzi o układ LC, na górze stoi 360, Havolapsa 360x30, GTS poniżej 360 na 60 e, GTX, także tutaj o moc chłodzącą nie musimy się martwić. Jeśli zaś chodzi o blok wodny, Eka City, sprawdzony, przetestowany na wielu konfigach przez nas, także naprawdę całkiem ciekawa konstrukcja. Sam taki używam i naprawdę daję radę. No i teraz ciekawostka. Wymieniliśmy rezerwuar. Zobaczcie, to jest stary mały Brzydal EK, szklany. I zamieniliśmy go na pięknego, ciężkiego, niesamowicie dobrze wykonanego hitkillera z Waterkula. Również szklany, ale to, to jest w ogóle inna klasa. No i jeszcze pompa ekd 5 zostaje akurat ze starszego konfigu Bartka, bo pompa no, D5, no wiadomo, topka, także tutaj nie było e, wymogu zmiany. Płyny. Mayhemsy z nowej serii, Mayhemsy pastel, żółte. Jeśli chodzi o wentylatory, Corsair M120 Pro, m, akurat białe w tym wypadku. Złączki Baroła, przedłużki robione dla nas na zamówienie m, przez Bittecha, także bardzo wysoka jakość. Polecam chłopaków z Bittecha, robią dobrą robotę. E, no i jeszcze dźwiękówka Creative a piątka jaką nazwę nosi Konfig? Reborn. także idealnie wpasowuje się tak naprawdę w klimat, w całą tą sytuację, bo tutaj jeszcze na zakończenie tego etapu, zanim przejdziemy do budowy kompa, to słuchajcie, jaja ja nie miłosierne, dlatego że ta firma, która spartoliła robotę, jak wiecie przeszła samą siebie. Słuchajcie, jak ściągałem blok Fantexa C350i, patrząc na płytę, coś mi tam nie pasowało, bo miał być na fakturze, którą Bartosz mi przedstawił, był wpisany direct die frame, czyli proces miał być bezpośrednio chłodzony, powierzchnia rdzeni miała być bezpośrednio chłodzona blokiem. Jak się okazało, ani nie było delida, ani nie było ciekłego metalu, ani nie było direct die frame'a i jeszcze... Powierzchnia bloku została najprawdopodobniej chyba papierem ściernym porysowana, gdyż no nie, nie wygląda to absolutnie w taki sposób, jak po użyciu ciekłego metalu. Także ktoś, kto tam montował tego kompa, to po prostu chyba się z powołaniem, nie chyba a na pewno z powołaniem się minął gdyż no, takich rzeczy się nie robi. A tak jak zresztą Bartosz yy, zgłaszał problem, gdzie ten sklep robi mu do tej pory różnego rodzaju wymówki, ściemnia, no, wymyśla niesamowite rzeczy. Słuchajcie opowieści yy, historii, jaką usłyszał. Otóż wymówką na spartolenie totalne konfigu było to, że zajmował się nim pracownik, który złożył w życiu kilka komputerów. Tak. Dobrze słyszycie. To jest wymówka niesamowita. No, ja, ja rozumiem, oczywiście. Pewnie klient m, powinien powiedzieć: A to w takim razie rozumiem, szacuneczek, nie ma problemu. Biorę to na klatę, wszystko spierdzielone, nieważne, że zapłaciłem, rozlało mi się, nic nie działa dobrze i tak dalej. Jak jakiś świeżek, to ja to biorę do siebie, nie ma problemu. Niech mu tam wszystko dobrze sprzyja i za 17 lat może będzie ogarniał dobrze kąpy. No, coś tu jest nie tak. Jeśli firma ma takie podejście, no to <kluw> dobrze jej to nie wróży na rynku. Ale okej. Okay. Lecimy teraz do budowy kompa. No i zobaczcie w dalszej, w dalszej części materiału, co z tamtego brzydkiego kaczątka stworzyliśmy. Stworzymy. Jest na co czekać. Jak możecie zobaczyć, metamorfoza kąpa bardzo konkretna, no generalnie względem tego nieszczęścia, które do nas przyjechało, machina prezentuje się jakby nie patrzeć okazale. Natomiast nie było się bez problemu, a problemem był zasilacz, otóż Seasonic 850 Prime po paru godzinach działania Przestał działać, zaczął terkotać wentylator, później padła mu całkowicie elektronika, post 00 na płycie. Początkowo myślałem, że może procek padł, może płyta padła, cholera co się stało, no ale wsadziłem korsarza X1600i z innego konfigu, nad którym również pracujemy. No i jak ręką odjął wszelkie problemy. Seasonic niestety umarł. No, i w tym momencie akurat w kąpie znajduje się i już w nim będzie mieszkał, bo został zakupiony specjalnie do tego konfigu Corsair HX1000i, także też bardzo konkretna, jakby nie patrzeć, jednostka. Natomiast co się stało z Seasoniciem? Najprawdopodobniej albo na magazynie, albo w czasie dostawy kurierskiej, zasilacz zleciał z jakiejś wysokości, która doprowadziła do tego, że zaczął mu terkotać wentylator. No, i w międzyczasie też oczywiście uszkodzenie mechaniczne doprowadziło do jakichś luzów na elektronice. No, i. Mamy trupa. Także trudno zdarza się, nawet topowy sprzęt można powiedzieć jest DOA, czyli Dead on Arrival. W tym wypadku tak się stało z Seasoniciem. Co tam się wydarzyło? Mniejsza o to, poleciał na rękojmie. Także Bartosz będzie miał niebawem zwrócone za niego na pewno pieniądze ze sklepu, w którym kupował ten zasilacz. Teraz ważna informacja na temat tego, jak sprawuje się ten konflikt, do jakiego OC tutaj sobie doszliśmy. Profili OC zrobiłem kilka, natomiast główny w 100% sprawdzony. Każdy zresztą w 100% sprawdzony, ustabilizowany. Przechodzi absolutnie wszystkie testy, nie ma żadnych problemów. Natomiast tak, profil główny do 24x7. To jest 4,7 GHz na 14 rdzeniach. Do tego MESH 31, czyli pod system pamięci. Same memki ustabilizowane na wartość 4000 MHz. Przy cel 16, 16, 16, 36, T1, TRFC 374. I teraz jeśli chodzi o napięcia: napięcie Vcore 1. 24,5V czyli 1,245 przy input 1,9 także bardzo niskie napięcia jak na takiego procka jakby nie patrzeć. Jeżeli chodzi o pamięci to napięcia VCCIO 1.1.30, VCCSA czyli system agent 1.1.35 napięcie DDR4 1, V, oczywiście wszelkie limity TDP powyłączane, odpowiednio poustawiane itd., itd. No, komp sprawuje się świetnie i zapierdziela aż miło. Profilu 4.8 GHz nie robiłem z prostej przyczyny, procek powyżej 4.7 i napięcia 1.2.45 ma walla. i do stabilnego 4.8 potrzebuje aż napięcia 1, 28 i 3 także zupełnie się to nie przekładało na zyski wydajnościowe względem wzrostu temperatur i poboru prądu także no, zostaliśmy tutaj przy profilu 4,7 niemniej można go wyżej oczywiście kręcić ale w wypadku tego procka jest to po prostu nieracjonalne co tutaj mogę jeszcze dodać? Najsłabszym ogniwem tego komputera jest RTX 2070, natomiast Bartosz oczywiście myślał, czy nie załadować sobie 2080 Super czy 2080 Ti. No, ale jednak stwierdził, że no już niebawem Amper, bliżej niż dalej, mimo wszystko. Co prawda, prawdopodobnie czwarty kwartał 2020 roku, ale biorąc pod uwagę gry, jakie ma do nadrobienia. Bartek, że tak powiem, przezimuje sobie na tej 2070, a nie jest to superka, tylko zwykła 2070, i jak wiadomo, ampery to od razu ładuje się w 3080 albo 3080i. Natomiast podejrzewam, że pójdzie w topkę, żeby mieć po prostu święty spokój. Także na ten moment najsłabsze ogniwo to ta karta, ale i tak mimo wszystko jest to całkiem niezła karcioszka, więc nie ma tutaj jakby nie patrzeć wstydu. Natomiast, tak jak mówię, taka była potrzeba. Tym bardziej, że Bartosz nam kompa podrzucił we wcześniejszej wersji, która była obrazem nędzy i rozpaczy. Mieliśmy go odpicować, co też zrobiliśmy. A budżet finalnie Bartosz przekroczył o parę dobrych tysięcy względem tego, co planował. Także, no już taka akurat decyzja przez niego została podjęta w kontekście karty graficznej. No i też jak najbardziej to w tym wypadku rozumiem. Dobre słuchajcie, ten konfig. Walczyć będzie z naszym wcześniejszym konfigiem, który mogliście zobaczyć e, zarówno i na naszym kanale Extreme Hardware, jak i u Blaka. Także 9940X walczyć będzie z Ryzenem 3950X, e, porobiłem sobie testy, do, dorzuciłem do bazy testów, także będę montować prawdopodobnie za kilka dni materiał związany z procesorami. Na zakończenie jeszcze ważna rzecz. E, jeżeli chcecie zbudować komputer marzeń, który ma być pod Wasze potrzeby, e, szyty na miarę, że tak powiem, w danym budżecie. Napiszcie do nas na Facebooku, na fanpage tym hardware, wiadomość prywatną, pisząc, jaki macie budżet. Przy założeniu, że nie podejmujemy się budżetów poniżej 15 tysięcy zł, bo po prostu nie mamy na to czasu i nas to zupełnie nie interesuje. Otwarcie. Nieraz nie o tym mówiłem, ale też zawsze powtarzam, bo nieraz ludzie piszą do nas z propozycjami, które zupełnie no. Nie, nie, nie pasują do idei tym Hardware. Także tutaj to jest bardzo ważna kwestia. Natomiast jeśli ktoś zdecyduje się do nas napisać, to bardzo proszę o zawarcie informacji, do jakich zastosowań ma być używany konfig. Jeżeli nie są to tylko gry, a jeżeli są to głównie gry, no to y, jaki posiadacie monitor, bądź jaki planujecie kupić, w jakie celujecie rozdzielczości, jakie częstotliwości odświeżania, co jest dla Was istotne, bo y, to wszystko ma ogromne znaczenie. Jeżeli ma to być konfig nie tylko do gier, a na przykład głównie pod Rendering, to oczywiście piszcie, w jakich są tak ma to latać, czego oczekujecie, czego potrzebujecie, ponieważ każdy komputer mm, konstruujemy w taki sposób, żeby miało to jak najlepsze możliwości względem e, potrzeb i danego budżetu danego klienta. Oczywiście zawsze, albo inaczej, oczywiście zawsze kustom LC, no bo to, to jest nasza, można powiedzieć, zajawka, także też trzeba mieć to na uwadze. No i cóż mogę Wam powiedzieć, ja żegnam się wa z Wami w tym materiale. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!